Witam serdecznie w Krapowisku. Oczywiście dzisiaj będzie... No, gra... Na 5% daje tutaj, ale to nic nie daje. Nie wiem dlaczego. Gra Spiritus 2 ukazała się 30 listopada 2023 roku. A najlepsze jest to, że jedynka ukazała się 3 listopada 2023 roku. I no, dość szybkie wydanie części drugiej po części pierwszej już świadczy o tym, jak ta gra musi być słaba, no bo nikt nie jest w stanie zrobić dobrej gry, nawet prostej, w przeciągu jednego miesiąca. No dobra, powiedzmy no jakąś tam prostą grę, bo są te gamy dżamy i tam robią jakieś, ale to są prototypy, a ta gra to nawet nie jest prototyp, to jest po prostu czysty, w czystej postaci krab. Cinematic zaraz jeszcze wam pokażę. Ale o, na tym polega ta gra. To jest po prostu zbiór asetów jakiś tam. Postać ciągle wychodzi poza kamerę. Od razu nas atakują. Za pierwszym razem od razu tu się ginie. Ja wcześniej, zanim zacząłem nagrywać, sobie zagrałem, żeby sobie przypomnieć sterowanie, ale... No, ale postać tutaj bardzo szybko... Bardzo często wychodzi za kamerę. Cała gra polega właśnie na tym, na zabijaniu tych pseudo-zombiaków wyglądających jak Patryk ze SpongeBoba. Tutaj mamy jakiegoś chyba duchowego przywódcę, lidera, bo nie jest atakowany, jelonek. Zobaczcie na te... na tą postać, jak widać łączenia tutaj na spodniach, w kolanach i tutaj w biodrach tej postaci. No. To jest drugi, te dwa rodzaje przeciwników. Psy, takie niby z mięsa, bez skóry i te patryki. O, wszystkie tak samo się ruszają. Ja pierdzielę. A to jest ich duchowy przywódca, to jest zemsta natury. Zemsta natury. I to jest ich duchowy przywódca. Dlaczego duchowy? O, proszę bardzo. Dlatego właśnie duchowy. To jest duchowy przywódca tej rebelii przeciwko ludzkości. Najlepsze jest to, że apokalipsa zaczęła się według tam scenariusza tam w jedynce. Dopiero co się apokalipsa zaczęła, ale już, ta gra się dzieje zaraz po wydarzeniach z jedynki, ale już zdążyły wyrosnąć w ciągu tam 3 dni drzewa na drogach i ogólnie... Wyglądają miasta jakby już z 20 lat minęło, jak nie więcej, nie? A minęły 3 dni. Szybko. No dobra, jakiś wirus, nie wiem, wzrostów czy co. W tej grze nic nie ma sensu, więc akurat czepiać się czegokolwiek pod kątem logicznym sensu. Po prostu... O, gra się, ten pistolet się teraz zmienił nam karabin na kapiszony. Nie działa full auto. Nie wiadomo dlaczego. Po prostu przestaje co jakiś czas działać to full auto. No i zginęliśmy. Najlepsze jest to, że jak teraz dam return to title, to gra się jakby resetuje i od nowa uruchamia. Czyli ten return to title napis uruchamia ponownie plik exe gry. Zamyka grę i uruchamia ją ponownie. Nie umiesz programować, zawsze jakieś obejście problemu się znajdzie. Oczywiście dźwięk się znowu uruchamia na fulla, a jakże mamy na 5% ustawione, ale to kogo to będzie interesować, że jest na 5%. Jak nie wejdziecie do settings, to gra się znowu uruchomi na fulla i nic po prostu nie jest człowiek w stanie usłyszeć z tego, co swojego głosu nie jestem w stanie wtedy usłyszeć. Tak głośno ta gra jest ustawiona na standardzie. No dobra, koniec. Nie mam zamiaru tutaj w tą grę zbyt długo grać. Jeszcze obiecałem wam intro. Na koniec jeszcze puścimy sobie intro, żeby zobaczyć gówniane intro. My fallen angels, come, rise. Nothing can stop us now. Walk this earth once more, the spirits of us all. Flesh becomes you all.
take the flesh of the sinful and walk the ends of the earth. And my most humble servant, the immortal one, take the soul of the one they call Albert Jackson, devour him. Nawet imiona, bo to jest gra podróba, próba podrubienia tego serii Resident Evil i nawet imiona skradli. Armageddon is their fault, but it is indeed mine. I lost the Book of Rights to the most insane of men, and now he is wreaking havoc on the world. But as always, I accept responsibility, and now I will pay the consequences. So I make it my mission to clean up the city from the evil beasts. Die, you sons of bitches! Ja pierdzielę. So yeah, this is me, cleaning up the mess. And I've got little time to do this before meeting my companion, Rose. She said she has a plan to stop this madness. It's crazy to think that we may be humanity's last hope. Zakładam sobie teraz na kanale założę nową zakładkę o tytule Krapowisko. Panu Energekowi, którego oglądam zawsze dość często, w sensie no od zawsze go oglądam, w sensie od, prawie od początku jak jest na YouTubie. Już on nie ma siły na krapy, to może ktoś sobie znajdzie jakieś krapki u mnie na kanale i obejrzy. Ja nie robię takich jakichś wymyślnych filmów, a po prostu no, włączam grę, krapa i gram. No coś próbuję pokomentować. Czasami wyjdzie coś śmiesznego, czasami żenującego, ale nie ma możliwości, żeby było coś bardziej żenującego niż te gówniane gry, które w tej zakładce zaprezentuję, więc w sumie nie ma czego się wstydzić. No i tyle. Tyle tutaj zakończymy przygodę z tym krapem. Można byłoby kiedyś spróbować przejść tą grę, zobaczyć czy ona w ogóle da się przejść. Aczkolwiek na razie się tego nie podejmuję. Tyle z mojej strony. Tragedia w dwóch aktach, bo akt pierwszy Spiritus 1 i akt drugi Spiritus 2. Pozostaje nam skoczyć po flaszkę do sklepu, bo naprawdę będę się lepiej bawił przy flaszce Spiritusu niż przy tej grze. Dziękuję za uwagę.